W 2014 roku znalazłem się u kardiologa z podejrzeniem zawału. Stało się tak dlatego, ponieważ moja firma rozwijała się bardzo dynamicznie, a ja nie ogarnąłem tego rozwoju. Na szczęście zawału nie było. Natomiast ta cała sytuacja skłoniła mnie do tego, żeby zrobić sobie wolne na dwa miesiące, przyjrzeć się mojemu funkcjonowaniu i odkryć, co potrzebuję zmienić. Najważniejszym moim odkryciem z tego okresu jest znalezienie niedocenianego czynnika produktywności. Dzięki jego wprowadzeniu, dzisiaj pracuję 9 miesięcy w roku i stworzyliśmy sobie dodatkową dźwignię finansową. To jest nie tylko moje doświadczenie. Przez ostatnie 10 lat pomogłem wielu moim klientom, aby także oni funkcjonowali efektywniej. Zapraszam Cię na spotkanie, na którym opowiem o tym niedocenianym czynniku produktywności. Spotkanie odbędzie się 8 marca w Dzień Kobiet o godzinie 9. Do zobaczenia.